Witajcie, w naszej szkole warto zostać po południu nie tylko z powodu teatru w piątek wieczorem. Kolejną niesamowitą rzeczą jest Klub Europejski prowadzony od 15 lat przez profesora Orzechowskiego. Jest to miejsce, gdzie spotyka się młodzież dosyć kreatywna, która chce w jakikolwiek sposób, nie tylko taki szablonowy, jakimi są lekcje, działać na terenie naszej szkoły. Różne pomysły tutaj przychodzą nam do głowy i w różny sposób to realizujemy, ale jednak staramy się kręcić wokół tematyki geografii. Myślę, że chociażby dzisiejszy dzień o tym świadczy, kiedy gościmy wolontariusza z Ukrainy, z Fundacji Schumana. Fundacja jest naszym partnerem. My działamy jako Klub Europejski i w tej chwili przy Fundacji i w tej chwili mamy wspólne projekty międzynarodowe, które organizujemy wspólnie z Fundacją. Bardzo liczymy na właśnie pomysłowość, kreatywność naszych uczniów. Wielu naprawdę tutaj odnajduje się i świetnie pomaga, działa, identyfikuje się z klubem. Mówi o swoich pasjach, co jest fajne, ponieważ opowiadają o tych, co ich interesuje, jak to funkcjonuje na terenie i Europy, i Polski, i świata. Pierwsze, zwróć uwagę, to jest piątek po lekcjach. Oczywiście przychodzą tutaj uczniowie z różnych pobudek, jedni są zainteresowani tym, o czym mówimy, inni zaciekawieni, inni może mają jakieś jeszcze inne pobudki tutaj przychodzenia, ale myślę, że siłą jest trochę taka atmosfera niewymuszona, to znaczy, że my się uczymy, ale poprzez w miarę dobrą zabawę, poprzez luźną atmosferę, poprzez takie trochę przyjacielskie kontakty. To jest bardzo nietypowe, bo to jest lekcja, ale bardzo nietypowa, którą ciężko spotkać tak na co dzień w czasie zajęć szkolnych. Stwierdziłam, że uczestnictwo w zajęciach Klubu Europejskiego będzie taką dodatkową atrakcją, którą będę mogła w szkole realizować. No, dodatkowo mam tutaj dużo znajomych i to jest dodatkowy czas, który mogę z nimi spędzać. Od przyjścia tutaj do szkoły krąży wielka legenda o tym, jak na klubie jest fantastycznie. No i po prostu trzeba było spróbować, na własne oczy się przekonać. No i na szczęście jest super, tak jak wszyscy mówili. Teraz już wiecie, jak fajnie jest w Klubie Europejskim profesora Orzechowskiego. Janek Kwietniewski, Prus News.